Witajcie kochani. Dzisiaj zaczynamy dzionek zakupami. Zakupy dzisiaj nie będą zbyt, akurat w tej części filmiku, zbyt rozbrajające. Momencik, tylko odłożę torbę. No tak jak podstawa żywienia każdego domu. Tu mamy buły białe, nic szczególnego. Tutaj mamy herbatkę. O, herbatka straciła ostrość. Herbatkę. Brzoskwinia i mango. Wiecie co, nie miałam jeszcze z tej, z Liptona, akurat tej konkretnej herbatki brzoskwini i mango. Pani w sklepie powiedziała, że bardzo dobrze się sprzedawały teraz na święta. Wiecie, chwyt marketingowy działa. Owocowe, ja lubię owocowe, jeszcze tym bardziej, że są piramidki, spoko, zobaczymy. Dalej, o! Dalej, tego może nie powinnam pokazywać, ani tego drugiego, bo to wiadomo, ani to zdrowe, ani to dla dzieci, ani dla dorosłych. No ale wiecie, w każdym domu na wszelki wypadek coś takiego powinno być i u mnie zawsze to jest. No wiecie, nieraz już macie dosyć schabowych, mielonych i innych takich bigosów, albo nawet domowej, pomidorowej, więc tu zalewacie i lecicie dalej, jak naprawdę nie ma czasu w biegu się je, no nie powinno się oczywiście, no nie promujemy tego w żadnym wypadku, no ale wiecie, no każdy mówi o zdrowym żywieniu, ale myślę, że 95% społeczeństwa w domu ma w szafeczce takie doskonałości i takie pewnie też wielu z Was ma. Tu trochę zdrowiej. Już nie szeleszczę. Tu trochę zdrowiej. 1,5 kilo marchewki. Będzie surówka. Może nagram, jak robię. Zobaczymy. I coś, co tygryski lubią najbardziej. Pierre René, mój ulubiony. Sky Blue. Wygląda tak. Wygląda tak. Piękny, chabrowy, mój ulubiony. To mogę Wam powiedzieć, 13,99 zapłaciłam za niego. Chyba była przycena, bo już kosztował 16 zł. Zapraszam na kolejną odsłonę. Też chyba będzie zakupowa, z tego co się orientuję. Ale no cóż, tak zakupowo zaczęliśmy. Zakupowo będzie w środku i może zakupowo też zakończymy ten dzionek. Na razie się z Wami żegnam. Jeszcze sekundkę, już tutaj wypakowałam sobie rzeczy i chciałam Wam pokazać, bo pokazałam Wam tak na szybko białe bułki. Białe pieczywo też nie jest zdrowe, haha. Więc pokażę Wam, to są z ziarnem, chyba 4 czy 5 ziaren w środku, na wierzchu, w środku też. A jak się przekroi, no to jest ciemne pieczywo, także zdrowa żywność ponad wszystko, ale nie o tym. Przypomniał mi się, jak wypakowywałam, pisałyście mi, że ta torba, którą Wam pokazywałam już jakiś czas temu na zakupy, zielona, nowa, bo tamta stara, niebieska, wiecie, została wyrzucona i ta zielona już teraz cały czas jej używam, że rączki odpadają. Drugi miesiąc ją mam, dzień w dzień używam i naprawdę to są nieraz ciężary takie, że o, nic się z nimi nie dzieje, możecie zobaczyć. Także no nie wiem, no może akurat te, które Wy mieliście, były te słabsze, słabsze gatunkowo. No nie wiem, moja sprawuje się wyśmienicie, także no polecam. Dziś na obiad krosołek. Makaronik do rosołku. Krzydełka upieczone na patelni. I tutaj też makaronik. I zaraz będzie rosołek. Podgrzewa się. Tak wygląda efekt końcowy.